Witajcie kochani, witam serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj polecimy z takim temacikiem odnośnie przesadzania storczyków. I też pokażę Wam jeszcze fajną roślinkę, którą kupiłem w sieciówce za 2 zika. Miała jeden malutki listek, dziś wygląda o wiele, wiele lepiej niż rok temu, jak ją kupiłem. W każdym razie, moi kochani, co jest rzeczą szalenie ważną? Szalenie ważną rzeczą przy przesadzaniu storczyków między innymi jest ziemia. Do ziemi zaraz wrócimy, ale chciałem też coś Państwu pokazać. Jeszcze będziemy nawozu używać. Taki oto właśnie storczyk, który jest kupiony w sklepie ogrodniczym czy w ogóle gdziekolwiek. Częstym błędem jest to, że wiele osób po zakupie takiego storczyka robi coś takiego. W takiej oto doniczce wkłada się go do innej doniczki, tak? I od czasu do czasu się podlewa. Niestety, moi drodzy, jest to błąd, ponieważ już Wam powiem dlaczego. Podstawię to. Dlatego, że ogólnie, jak wszyscy wiedzą, storczyk jest rośliną, która żyje na innych roślinach i odżywia się obumarłymi roślinami, czyli powiedzmy, nazwijmy to próchnicą, tak? Aby storczyk prawidłowo rósł, musimy go przesadzić w większą doniczkę, na przykład taką, ale przede wszystkim musimy zadbać o podłoże. Podłoże w tym przypadku w hodowli storczyka, czy w uprawie storczyka, to będzie może za mocno powiedziane, ale jeśli byśmy chcieli, żeby nasze storczyki rosły bardzo ładnie i miały bardzo piękne kwiatki, ziemia jest przede wszystkim jednym z pierwszych czynników, na które trzeba zwrócić uwagę. I teraz, moi drodzy, na chwilkę to odstawię. Odstawię go na chwilkę, naszego pięknego storczyka. Sekundka, tylko zrobię porządek. Ok, porządek mamy. Moi drodzy, co do ziemi. Mój bardzo serdeczny kolega uświadomił mnie, że ziemia do roślin, tu mam akurat, to nie jest taka prosta sprawa, że jedziemy, kupujemy sobie ziemię, wsypujemy do kwiatów, niby wszystko ładnie, pięknie, ale po jakimś czasie rośliny zaczynają rosnąć no nieprawidłowo lub po prostu usychają. Co się dzieje? Jeżeli... Tu mamy jeszcze jedno. Moi drodzy, teraz tak. Co należy wiedzieć, zakupując ziemię? Do kwiatów ogólnie, czy to będą storczyki, czy powiedzmy inne kwiaty. Moi drodzy, często gęsto jest tak, że na każdym worku jest napisane, jaką ziemia posiada kwaśność, czyli jakie jest pH ziemi. To jest bardzo ważne, dlatego że wiele roślin lubi środowisko kwaśne lub lekko kwaśne, bądź są takie, które lubią obojętne. Więc należy zwrócić uwagę na pH ziemi przede wszystkim. No i przede wszystkim najpierw troszeczkę poczytać albo zaczerpnąć informacji, jakie kwiaty te kwiatki, które chcemy zasadzić, jaką ziemię one akurat lubią. Tu w tym przypadku, moi drodzy, taka historia dzisiaj, że mam świeżego storczyka, muszę go przesadzić, oczywiście do większej doniczki, ale również chcę przesadzić moją piękną alokazję, dlatego że ta ziemia, która jest tutaj akurat w tej doniczce, przyznam Wam szczerze, że była to ziemia wykopana ze szpadla, z ogródka, no ale jak widać troszeczkę coś tam dzieje się z moim kwiatem, więc przy okazji przesadzania storczyka przesadzę również moją alokazję. Więc moi drodzy, zabieram się za robotę. W pierwszej kolejności najpierw coś podłożę tutaj. Dobra. BHP.
Patrz tu, koleżko. Dobra. Moi drodzy, teraz tak. Podłoże dedykowane do storczyków. Storczyki ogólnie lubią, i tu uważajcie, storczyki lubią próchnicę, czyli lubią ziemię, która jest ziemią taką torfową. Coś takiego jak tutaj właśnie widać. To rzeczywiście... Łopa! Tak, to jest prawidłowa ziemia, w której powinny znajdować się storczyki, tak? Taka jakby kora, ale jeszcze oprócz tego... A, dosypię. Teraz, moi drodzy, delikatnie, żeby nie uszkodzić rośliny, należy ją wyciągnąć z tego kubeczka. Widzicie, jakie są tutaj korzenie? Więc on, tak prawdę mówiąc, on w ogóle nie miał prawa prawidłowo rosnąć w takiej oto doniczce, tak? Tutaj mu zdecydowanie będzie o wiele, wiele lepiej. To odłożę na bok. I do tego dosypię torfowej ziemi do kwiatów zielonych. Słuchajcie, i teraz tak, dlaczego tą korę dałem tutaj na dół? Dlatego, że jak będę podlewał kwiatki tego storczyka, to na samym dole będzie utrzymywała się wilgoć. Storczyki ogólnie lubią środowisko takie no, wilgotne, tak? Czyli po prostu musimy stworzyć mu taki klimat bardzo zbliżony do klimatu, który jest w Amazonii, czyli wilgotno. Czyli wilgotno i nie za bardzo mokro, tak? To jest ważne. Często błędem jest, jak słyszę nieraz, jak mówią to niektórzy, żeby przelać storczyka, tak? Niestety storczyka się nie przelewa, moi drodzy, dlatego że robi mu się tym oto sposobem wielką, wielką krzywdę. Storczyk ogólnie powinien być... mieć podłoże, które będzie przewiewne. O, tak to nazwijmy. Ciach, dołożymy jeszcze tutaj troszeczkę tej ziemi. Teraz w ogóle zdecydowanie prezentuje się o wiele, wiele lepiej. Dobra, więc tak, storczyk mamy ogarnięty. Zaraz go jeszcze podleję. Z racji tego, że i tak już mam bałagan, zabiorę się teraz za przesadzenie mojej alokazji. Muszę to najpierw odkroić. No dobra. Trzeba go najpierw wysypać. Trzeba to zrobić delikatnie, żeby nie uszkodzić korzeni. No i kochani, niespodzianka. Okazuje się, że w jednej doniczce miałem dwa kwiatki. Bardzo dobrze. Ok, teraz sytuacja bardzo podobna, wręcz taka sama
do tej, którą robiłem ze storczykiem. Dlatego, że alokazja również pochodzi z Amazonii, więc środowisko, to w którym żyje storczyk, jest po prostu identyczne, w którym żyje właśnie alokazja. Dlatego zrobię jej tutaj właśnie zaraz bardzo podobne warunki do życia. Inaczej, stworzę jej warunki do życia. Ok. Jeszcze troszeczkę dosypię. Słuchajcie, ta doniczka zdecydowanie zrobiła się o wiele, wiele lżejsza niż była. No dobra. Mamy tutaj już roślinkę zasadzoną, przesadzoną w całkowicie nowej ziemi. Ok, ona już się tutaj sama ułoży, więc... No ale wiecie co? Druga sprawa jest taka, że nie spodziewałem się, że urośnie mi tutaj gdzieś jeszcze jedna. Także nie byłem przygotowany w ogóle na to, żeby wziąć jeszcze jedną dodatkową doniczkę, ale na szczęście mam tutaj coś po storczyku, więc nic innego mi nie pozostaje zrobić, jak po prostu wsadzić ją na chwilkę przynajmniej do tej właśnie oto doniczki. Dobra, troszkę, trochę za dużo. Muszę zrobić to jeszcze inaczej. O, w ten sposób. I teraz dopiero odsypię. Ok, jest to tylko chwilowe, doraźne, zanim przerzucę ją do większej doniczki. Także na chwilkę, na sekundkę, niech sobie pobędzie w takiej małej. Moi drodzy, tyle, jeżeli chodzi o przesadzanie storczyków i przesadzanie właśnie roślin typu, znacie, roślin, które pochodzą z dalekiej Amazonii. Kolejną rzeczą, którą jeszcze tylko chciałbym Wam powiedzieć, to między innymi jak podlewać. Ja używam ogólnie do podlewania moich roślinek biohumusów. Dlaczego? Dlatego, że biohumusy są to jedyne nawozy, jakie znam, które pochodzą oczywiście z przewodu dżdżownicy kalifornijskiej, tak? To jest po pierwsze, a druga sprawa to jest taka, że to są jedyne naturalne nawozy, jakie po prostu znam. Tutaj nie ma żadnej chemii, absolutnie zero chemii. To jest całkowicie naturalny nawóz, który przede wszystkim, który ma to do siebie, że nie da się przenawozić rośliny. Nie spalimy kwiatka, po prostu nic się mu nie stanie, jeżeli po prostu przelejemy go nawet z butelki. Także jak dawkować, tak w ogóle, żeby było ekonomicznie. Moi drodzy, mam też tutaj między innymi przygotowaną taką miarkę. To jest około 400 ml wody. Podkręcamy buteleczkę. Co ważne, trzeba najpierw wstrząsnąć, dlatego że na samym dole zawsze pojawia się osad. Osad naturalny. Ok. I na taką ilość wody, około 400 ml akurat, ale trzeba jeszcze dobrze wymieszać. Około 2 nakrętek. A tak prawdę mówiąc, to ja nigdy się nawet nie zastanawiałem nad tymi nakrętkami, tylko wlewam po prostu ile się da. Ok. I tyle spokojnie wystarczy. Zobaczcie, nawóz od razu zrobi się brązowy. No i od razu można go podlać. I tak samo zrobię tutaj. Tylko, że tutaj, żeby Państwu pokazać, to
Ten akurat kwiatek po prostu podleję nie rozcieńczając. Małemu też. I to wszystko, moi drodzy, w tym temacie dzisiaj. Niestety mam tu bałagan, także ja muszę się z Państwem żegnać i muszę ten grajdołek swój teraz ogarnąć. Także mało tego, kochani, zasubskrybujcie kanał, dlatego że będę Wam tutaj często pokazywał różne ciekawostki, pokażę Wam różne nawozy ekologiczne, których nie ma w ogóle chemii. Natomiast uważam, że warto skupić się na tych nawozach ekologicznych bez chemii z jednego względu, dlatego że załóżmy, jeżeli mamy bardzo dużo roślin w domu i będziemy je podlewali nawozami chemicznymi, tak, no to powiem Wam, że mimo tego, że te rośliny dają nam tlen, tak, to my też oddychamy tymi oparami, które gdzieś tam wydobywają się z doniczki. No to jest tylko taka moja uwaga. Dlatego uważam, że nawozy naturalne typu właśnie biohumus są idealne, dlatego że nie mają chemii i wiem, że przynajmniej to, co będzie parowało z doniczek, to jest przynajmniej zdrowe. Także moi drodzy, wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się, cześć. Hej.